Cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Agata ze mną, bo Cześć, cześć. stwierdziłeś, że całymi dniami nic nie robi i przyda mi się w końcu jakąś pomoc. No i przyjechała tutaj dzisiaj. Mamy ambitny plan na dziś. Zaorać i zasiać. Dużo nie zostało do zaorania. Nie wiem, troszkę. Tylko, że pozrywałeś zabezpieczenia. Nie miałeś śrub, żeby dokończyć. Poszły mi dwa zabezpieczenia na tej stronie i jedno na tej. Agata, wymieniasz. Co wymieniam? Trzymaj. Wsadź tu do tego. Co? No śruba. Tu, z tej strony? Marta tego nie widzę. Do przodu troszkę, do tyłu. Nie umie to. Nie umiem tam leźć. Trzymaj. Trzymaj. Trzeba młotek. Dobra. Tak. Łapło. Jakby nie szczeliło, to by to doorą, ale nie było. Nie doorą. Założymy ten poprzeczniak i wpadniemy siodź. Ty będziesz stała na siewniku i patrzyła, czy dobrze leci. Dobre? Jak chcesz. Bo ostatnio było pomijane jakoś. Bo dzisiaj musisz stać i tego pilnować. Proste zadanie. Proszę sobie rady. Mm. O kurwa. Ty, se mu głowę nie rozwolą ten puk. Możesz odpalić Johna i dźwignąć go. Już nie pamiętam, jak to się robiło. Normalnie, jak auto. Dobra, widzowie. Widzimy się, jak to już zrobię, bo szkoda czasu. Agaty. Będziecie co innego widzieć. Tak zawsze. Zawsze z mojej perspektywy, że Agata coś pogodą. Nie wiem, powietrza w kabinie. Oj, oj, oj. Wytrzepie nas. Teraz trzepię, bo dopompowałeś powietrza w kołach i nie wiem, ile ma być. Możecie napisać, jak wiecie, ile ma być powietrza. Wcześniej miałem jeden bar chyba i tak mi się zaczęło wydawać, że jakby opony zaczęły pękać i zmieniłem na 1,6 chyba teraz. No i strasznie John Deere zaczął skokać. Czysto się zrobiło. Przybierasz jak nikt jeżdży drugi, bo to jest las, żeby przybrać, nie? Bo to sąsiad ma pole obok ciebie, żebyś mógł mu przybrać. Aha. Co roku na zmiana, tak, ja? No. Rozumiem. Tam właśnie jak orałek przy drzewach, to wszystkie zabezpieczenia poszły, co my dzisiaj wymieniali. Jedź, chłopie, jedź. Ale tu jeszcze skipka wyszło wziąć. Ty już tu nie cuduj, dobra. Ja pierdzielę. Teraz po każdą skipkę na uwaga złota.
jakby ci to powiedzieć, no trochę ci to zeszło. Tak, zaorej pół lasa. Strom ciągnie się tam. No, Marcin, wiesz co? No, powiem ci tak, no... Fajnie, generalnie. A wasze żony też jeżdżą z wami po polu? Bo moja tak niechętnie, ale jak już ją zmusza, to jedzie. Wypiłaś kawka dzisiaj? Nie. To nie tak źle. Także nie będziesz miała czasu. Niekomfortowo, bo słońce mi świeci w oczy, ale to są właśnie uroki rolnictwa, Gatko, bardzo ciężka praca, ale nie narzekam. O, ty... Co? Bruzda, Gatko. Tu przybieramy też, nie? Jasne. Ja weź tam tego płota od razu przybieram. Na co im tam wetuje? Marcin! Co? Trzymaj się, bo może trochę trząść. Skurwęcyn. Dobra, już jedzie pięknie, prosto. Ale jakoś ciężko. A, bo urotnik ujeżdżone. Te dziecioki tu na motorkach jeżdżą i mi to ujeździły, że nie ma tego przeorać. Dobra, widzimy się przy siebie. No i tak, Agata. Musimy sobie wsypać zboże do siocio i zrobić próbę kręconą. Ile tego będziemy siać na hektar? Co? Jak myślisz, Agatka? 100 kilo? Co? Jo? Nie, myślę tak z 700 kilo. Co myślisz o tym? O Jezu. Nie, siejemy 190 kilo na hektar. O kurwa, jaki miech dziurawy był. Trzymaj. To jest z centrali nasiennej Marcin Adamczyk. Dobra, jeszcze ten. Za pełny. Nie dam rady. Widzę się na grubo. Trzymaj. A, bo pamięć już jest prawie pełna. Nie jest pamięć pełna, tylko że za pełna karta jest. Aha. Skoczyło. O Jezu. O kurwa. Może wskoczę tu, co? No musisz. Potrzebne jest żółte wiadereczko. Widziałaś, Kaś? Nie. No i patrz, ja będę siał nie, a ty będziesz na cierpniku stać. Bo mój kolega tak widział, jak stoi i... I zagląda, czy każdy... Ja leci. I fajne mam zasioty wtedy, wiesz? My też tak będziemy robić. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście, trzynaście, czternaście, 15, 16, 17. Dobra, czyli z... ile musi być?
jak 190. Raz, dwa. 38. No. Dzień dobry. 190 raz 2. 38, ja? No. No, plus 0, 380. Trzeba dołożyć. Często do mnie piszą ludzie, jak ma ustawić siewnik. Nie wiadomo, zrób próbę okręcono. No ale on nie wie, on musi mieć tabelkę, bo bez tabelki nie ustawi. Masakra. Dobra, zrób. Cięci, widzimy się na polu. Pierwszy przejazd, głębokość siewu 3 cm, 4 cm, jest dobry, Agata. Tak to wygląda. Weź te gałązki, co tam leżą. Będzie trzeba powoli jechać, żeby to fajnie zasypać. Kurwa, o, jako tu ciastolina, o. Nie przeschło to jeszcze, ale co się dziwić, jak tu nie ma słońca. Wszystkie te chude drzewka muszę zgłosić, żeby to wycięli, bo jak na tą plony zbierać, jak tu w takie coś jest. Dobra, jademy dookoła. W sumie to są takie dwa kawałki. Dobra, jademy to dookoła. Nie wyda się potem tu dupciu, żeby te krzyczoki zrobić. To nagrać z zewnątrz trochę. Na tych motorkach, kurwa, cały dzień pierdzi mu to chujstwo, a jedzie tam i na to. Hobby. Hobby, kurwa, to od 10 lat. Przecież pasja się rodzi od małego. To nie chcę jeździć, kurwa, po polu, a nie po drodze publicznej. Nie staraj się, jak zasiejesz, to pojeździ. No to nie posionem, to zostanie, kurwa, wyjebane.
zasiolimy. Ostatni kawałek prawie. Przejdę sobie jeden taki, ale innym razem. I co? Powoli musimy się szykować na żniwa w góry dziane. Agatko, czy jesz na żniwa też? No, jedę. No, będzie się chciał? Jedę. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymcie się, dzięki za oglądanie. Zostaw łapka, zostaw suba. I na razie, cześć.